Rozdział 29. Pinokio wraca do wróżki, która przyrzeka mu, że nazajutrz nie będzie już pajacem, tylko zmieni się w chłopczyka. Wielkie śniadanie z białą kawą dla uczczenia tego zdarzenia. W chwili, kiedy rybak już miał rzucić Pinokio na patelnię, wpadł do groty wielki pies zwabiony ostrym i smakowitym zapachem smażonych ryb. Idź precz! Krzyknął rybak, grożąc mu i ciągle trzymając w ręce obsypanego mąką pajaca. Ale biedny pies był strasznie wygłodzony i skomląc i merdając ogonem, zdawał się mówić: daj mi kawałeczek ryby, to nie będę się więcej naprzykrzał. Precz stąd, mówię ci, powtórzył rybak i podniósł nogę, żeby mu dać kopniaka, ale pies, który naprawdę był głodny, nie pozwolił żartować siebie i zawarczał, pokazując rybakowi swoje straszliwe kły. W tejże chwili rozległ się w grocie słabiutki głosik, który mówił: ocal mnie, Alidorze, jeżeli mnie nie ocalisz, usmażą mnie. Pies natychmiast poznał głos Pinokia i ze zdziwieniem zauważył, że ten głos wychodził z omączonej kukiełki, którą rybak trzymał w ręce. Cóż więc zrobił? Rzucił się potężnym skokiem, chwycił omączonego pajaca i trzymając go delikatnie w zębach, wypadł z groty z szybkością błyskawicy. Rybak, wściekły, że mu porwano rybę, na którą miał taki apetyt, usiłował dogonić psa, ale po kilku krokach rozkaszlał się i musiał zawrócić z drogi. Tymczasem Alidor, odszukawszy dróżkę, która prowadziła do miasteczka, zatrzymał się i ostrożnie położył na ziemi swego przyjaciela Pinokia. Jakże ci mam dziękować, rzekł pajac. Nie potrzeba, odparł pies. Tyś mnie ocalił, a ja ci się odwdzięczyłem. Wiadomo, na tym świecie wszyscy powinni sobie wzajemnie pomagać. Ale jak to się stało, żeś wpadł do tej groty? Leżałem na brzegu na pół żywy, kiedy z podmuchem wiatru doleciał mnie zapaszek smażonych ryb. Ten zapaszek podniecił mój apetyt, więc pognałem tam, skąd dochodził. Ale co by było, gdybym się był spóźnił o minutę? Nie mów, krzyknął Pinokio, który jeszcze dygotał ze strachu. Nie wspominaj mi o tym. Gdybyś przybył o minutę później, byłbym już usmażony, zjedzony i strawiony. Brr! Na samą myśl dreszcz mnie przechodzi. Alidor, śmiejąc się, wyciągnął prawą łapę, którą pajac uścisnął serdecznie na znak wielkiej przyjaźni. Potem rozstali się. Pies zawrócił do domu, a kiedy Pinokio został sam, podszedł do pobliskiej chatki i zapytał staruszka, który przed drzwiami wygrzewał się na słońcu. Zacny człowieku, czy nie wiecie czegoś o biednym chłopcu imieniem Genio, który został ranny w głowę? Kilku rybaków przyniosło go tu do tej chatki i umarł, przerwał Pinokio z wielkim bólem. Nie, żyje i już wrócił do domu. Doprawdy, doprawdy? Zawołał pajac, skacząc z radości. A więc rana nie była ciężka? Nie mogła być ciężka, nawet śmiertelna. Ale mogła być ciężka, nawet śmiertelna, odpowiedział staruszek, ponieważ dostał w głowę wielką książką oprawną w grubą tekturę. A któż rzucił w niego tą książką? Jeden z kolegów szkolnych, niejaki Pinokio. A któż to jest ten Pinokio? Zapytał pajac, udając, że nie wie o niczym. Mówią, że to łobuz, włóczęga, prawdziwy zawadiaka. Oszczerstwo, to są wszystko oszczerstwa. Znasz tego Pinokia? Z widzenia, odrzekł pajac. A ty co o nim sądzisz? Zapytał staruszek. Zdaje mi się, że to dobry chłopak, pełen zapału do nauki, posłuszny, kochający ojca i rodzinę. Kiedy tak najbezczelniej w świecie wygłaszał wszystkie te kłamstwa, zauważył, że nos wydłużył mu się o parę cali. Wówczas zaczął krzyczeć w wielkim strachu. Nie wierzcie, zacny człowieku, w to wszystko, co wam tu powiedziałem, ponieważ znam doskonale Pinokia i mogę was zapewnić, że to naprawdę łazęga, nieposłuszny i leniwy nicpoń, który zamiast chodzić do szkoły, włóczy się tylko z kolegami. Gdy tylko wypowiedział te słowa, nos jego skrócił się i powrócił do poprzedniej wielkości. A czemu ty jesteś taki ubielony? Zapytał nagle staruszek. Zaraz wam opowiem. Otarłem się przypadkiem o świeżo pobielony mur, odpowiedział pajac, wstydząc się wyznać, że go obsypano mąką jak rybę, aby go potem usmażyć na patelni.
A gdzie masz surducik, spodenki i czapeczkę? Spotkałem złodziei, którzy mi wszystko ukradli. Słuchajcie, dobry staruszku, nie moglibyście przypadkiem dać mi jakiegoś ubrania, żebym mógł wrócić do domu? Mój chłopcze, jeżeli chodzi o ubranie, to mam tylko ten mały woreczek na łubin. Jeżeli chcesz, weź go sobie. Pinokio nie dał sobie powtarzać tego dwa razy, tylko natychmiast wziął woreczek, który był pusty, i wyciąwszy nożyczkami jeden mały otwór z spodu i dwa po bokach, wdział go jak koszulę, ale w tym przewiewnym ubraniu podążył do miasta. Ale nie czuł się wcale spokojny, także idąc robił jeden krok naprzód, a jeden w tył, przy czym mówił do siebie: jakże ja się pokażę mojej dobrej wróżce, co ona powie, kiedy mnie ujrzy, czy zechce mi przebaczyć ten mój drugi wybryk? Założę się, że mi nie przebaczy, och, na pewno mi nie przebaczy. I dobrze mi tak, gdyż jestem gałgan, który zawsze przyrzeka, że się poprawi i nigdy nie dotrzymuje przyrzeczenia. Kiedy przybył do miasta, była już ciemna noc, a ponieważ lało jak z cebra, poszedł prościutko do domu wróżki, postanowiwszy, że zapuka do bramy i każe sobie otworzyć. Ale kiedy stanął przed bramą, zabrakło mu odwagi i zamiast zapukać, oddalił się biegiem o jakieś 20 kroków. Podszedł do bramy po raz drugi i nie zdecydował się. Podszedł po raz trzeci i znowu nic. Za czwartym razem ujął z drżeniem żelazną kołatkę i lekko zapukał. Czeka, nareszcie w pół godziny później otworzyło się okno. Na najwyższym piętrze dom miał 4 piętra i w oknie tym ukazał się ogromny ślimak z płonącą świeczką na głowie. Ślimak odezwał się. — Któż to puka o tej porze? Czy wróżka w domu? — zapytał pajac. — Wróżka śpi i nie życzy sobie, żeby ją budzono. — Kto jesteś? — To ja. — Co za ja? — Pinokio. — Jaki Pinokio? — Pajac, który tu mieszkał u wróżki. — Ach, rozumiem — rzekł ślimak. — Poczekaj na mnie, zaraz zejdę i otworzę ci. — Zlituj się, spiesz się, bo umieram zimna. — Mój chłopcze, jestem ślimakiem, a ślimaki nigdy się nie spieszą. Tymczasem minęła godzina, minęły 2 godziny, a brama się nie otwierała. Toteż Pinokio, drżący z zimna ze strachu i przemoczony do nitki, zebrał się na odwagę i po raz drugi zapukał nieco silniej. Na to drugie pukanie otworzyło się okno na niższym piętrze, a w nim ukazał się ten sam ślimak. — Ślimaczku piękny! — zawołał z ulicy Pinokio. — Czekam już od 2 godzin, a 2 godziny w tak straszną noc to więcej niż 2 lata. Zmiłuj się i pospiesz się, mój chłopcze! — odparł z okna spokojny i flegmatyczny mięczak. — Mój chłopcze, jestem ślimakiem, a ślimaki nigdy się nie spieszą. I okno znowu się zamknęło. Niebawem wybiła północ. Potem godzina pierwsza, potem druga, brama była ciągle zamknięta. Wówczas Pinokio, straciwszy cierpliwość, chwycił ze złością żelazną kołatkę i tak silnie zaczął walić w bramę, że w całym domu rozległ się ogłuszający łomot. Ale żelazna kołatka zmieniła się nagle w żywego węgorza, który, wyślizgnąwszy mu się z ręki, znikł w kałuży pośrodku ulicy. — Ach, więc to tak! — krzyknął Pinokio, coraz bardziej zaślepiony złością. Wobec tego, że kołatka zniknęła, zacznę kopać w bramę. I cofnąwszy się trochę, wyrżnął tęgiego kopniaka w bramę domu. Uderzenie było tak silne, że stopa utknęła w drzewie aż do połowy i na nic się nie zdały wszelkie wysiłki pajaca, żeby ją wyciągnąć z powrotem, gdyż stopa tkwiła w drzwiach mocno jak zanitowany gwóźdź. Wyobraźcie sobie biednego Pinokia. Musiał spędzić resztę nocy z jedną nogą na ziemi, a drugą w powietrzu. O świcie brama nareszcie otworzyła się. Poczciwy ślimak na zejście z 4. piętra do bramy domu zużył zaledwie 9 godzin. Można sobie wyobrazić, jak się spocił. — Co oznacza ta twoja noga tkwiąca w drzwiach? — zapytał pajaca, śmiejąc się. — Nieszczęśliwy przypadek. Zrób coś, miły ślimaczku, żeby mnie uwolnić od tych mąk. Mój chłopcze, tu trzeba cieśle, a ja się nie znam na ciesielce. Poproś wróżkę w moim imieniu. Wróżka śpi i nie można jej budzić. Więc cóż ja mam robić, przygwożdżony przez cały dzień do tych drzwi? Baw się liczeniem mrówek, które krążą po ulicy. Przynieś mi przynajmniej coś do zjedzenia, bo czuję, że umieram z wyczerpania. Zaraz, odparł ślimak. Istotnie, po upływie 3,5 godziny wrócił, niosąc na głowie srebrną tacę. Na tacy był chleb,
kurcze z rożna i 4 dojrzałe morele. Proszę, oto śniadanie, które przysyła ci wróżka, rzekł ślimak. Na widok tych smakowitych rzeczy pajac uczuł się bardzo pokrzepiony, ale jakież było jego rozczarowanie, kiedy zabrawszy się do jedzenia spostrzegł, że chleb był z gipsu, kurcze z tektury, a 4 morele z alabastru, pomalowanego na naturalne kolory. Pinokio chciał płakać, chciał rozpaczać, chciał zrzucić tacę i wszystko, co na nie było. Tymczasem, czy to z wielkiego zmartwienia, czy też z powodu pustki w żołądku, dość, że padł zemdlony. Kiedy wrócił do przytomności, leżał na kanapie, a przy nim była wróżka. Nawet i tym razem przebaczam, rzekła wróżka, ale biada ci, gdybyś znowu pozwolił sobie na podobny wybryk. Pinokio obiecał i przysiągł, że będzie się uczył i że zawsze się będzie dobrze sprawował. I dotrzymał słowa do końca roku. Przy egzaminach przed wakacjami dostał nagrodę jako najpilniejszy uczeń w całej szkole, a o jego obyczajach wyrażano się tak pochlebnie i z takim uznaniem, że wróżka bardzo uradowana powiedziała mu: jutro spełni się nareszcie twoje pragnienie, to znaczy jutro przestaniesz być drewnianym pajacem i staniesz się grzecznym chłopczykiem. Kto nie widział radości Pinokia na wieś o tym, na co czekał z takim utęsknieniem, ten nigdy nie potrafi sobie jej wyobrazić. Wszyscy przyjaciele i koledzy szkolni mieli być zaproszeni na dzień następny na wielkie śniadanie w domu wróżki, aby wspólnie uczcić to niezwykłe zdarzenie. Wróżka kazała przygotować 200 filiżanek kawy i 400 bułeczek nasmarowanych masłem z jednej i z drugiej strony. Ten dzień zapowiadał się pięknie i wesoło, ale na nieszczęście w życiu pajaców zawsze się zdarza jakieś ale, które wszystko psuje.